Dzisiaj zrobiłem sobie taką podróż do przeszłości. Najpierw zrobiłem listę, pomyślałem trzy gry. Trzy gry, które wysadziły mnie z fotela. Takie graficzne petardy, które dawno temu, jako takie powiedzmy pierwsze trzy, które faktycznie jak zobaczyłem, to uznałem, no ładniej się już nie da. Dobrze, że dzisiaj nagrywam sam, bo pewnie ufał by powiedział, że to wcale takie stare gry nie są. Alex pewnie je kojarzy, ale nie grał, no bo to trochę nie jego czasy, on jest najmniej za stary na gry. Natomiast dla mnie to faktycznie były takie gry, no przynajmniej dwie z nich, powiedzmy, bardziej grami dzieciństwa, a jedna w bardzo wczesnej młodości. No to był rok 2004, więc ja miałem jakieś 17 lat, jak to wyszło. Wciąż dawno temu. Pierwsza z tych gier to jest Rebel Assault 2 od LucasArts. Fighters are in range, my lord. Sigma Squadron stands ready, awaiting your command. Gra, która wykorzystywała sporo faktycznych nagrań. Nagrań po prostu gry aktorskiej, tam tła renderowane, ale postaci na żywo, więc ta animacja wyglądała super. Pod pewnymi warunkami, to znaczy w momencie, w którym oglądaliśmy, jak faktycznie postać przebiega tam, gdzie miała przebiegać, tam, gdzie sobie twórcy wymyślili, że ona będzie sobie przeskakiwać po korytarzu z jednego miejsca na drugi, to tamta animacja wyglądała super, natomiast już w momencie, w którym na przykład celowaliśmy wychyleni zza jakiejś skrzyni, tam wyglądało to słabo. Ja zapamiętałem, a to był, no, premiera była w 94, ja mogłem w to grać u kolegi w 95, 6, no na pewno nie od razu po premierze, no to jednak była Polska w latach 90 i różnie bywało z tymi, z tym dostępem do nowych gier, więc wtedy byliśmy na świeżo po Gwiezdnych Wojnach w ogóle, my w sensie ja z bratem w tamtych czasach, a jeszcze to były czasy, kiedy wychodziły w kinach te zremasterowane, odświeżone wersje, co muszę Państwu powiedzieć, że ja byłem w klasie, w szkole swojego rodzaju ekspertem od Gwiezdnych Wojen, bo dla większości klasy, kiedy wyszły te nowe, poprawione wersje, to była nowość, a ja już wiedziałem, o co chodzi, bo na VHS-ie obejrzałem najpierw Nową Nadzieję, potem Powrót Jedi, bo akurat Imperium Kontratakuje nie było w wypożyczalni, więc potem sobie Imperium Kontratakuje dooglądaliśmy osobno. Siad, łapka, nie piątka, łapka, dobrze, chodź, szyszka, chodź, siad. Także ja miałem do Gwiezdnych Wojen wtedy jeszcze nie sentyment, wtedy to była taka po prostu konkretna fascynacja Gwiezdnymi Wojnami, ogromna, więc ja zapamiętałem z tamtych czasów przede wszystkim tych szturmowców imperialnych w grze w Rebel Assault 2, bo oni wyglądali zupełnie jak w kinie, no lepiej się już nie dało, no oczywiście później zobaczyłem pierwszego Battlefronta od EA i okazało się, że no, dało się. Zresztą po drodze było kilka innych gier, gdzie też się dało, ale wtedy wydawało mi się, że lepiej być no, nie może. Drugą taką grą, która mnie faktycznie wywaliła z krzesła, ale to nie tylko przez samą grę, co przez sprzęt. To był taki moment, kiedy na rynek, no już chwilę wcześniej weszły akceleratory graficzne. A pierwsze Voodoo sobie kupiliśmy, znowu z bratem, to kosztowało wtedy jakieś szalone pieniądze, zbieraliśmy na to długo. Oczywiście w tamtym wieku źródeł zarobków było niewiele dla dzieci w naszym wieku, więc głównie to były jakieś, powiedzmy, nie wiem, prezenty od babci na święta, no takie jakieś drobne kwoty udawało się gdzieś zaoszczędzić. Udało się, kupiliśmy, udało się to zainstalować do komputera. Pierwsze Voodoo, no coś niesamowitego. I pierwszą grą, którą odpaliliśmy, to było demo tak naprawdę, ale pierwszą grą z tych gier, które wymagały do działania akceleratora, był Turok. Gulp.
pierwszy Turok, gra z 97 roku. Oczywiście, tak jak mówię, my mieliśmy demo, więc to już mogło być faktycznie gdzieś tam bliżej premiery, bo do dem się już w tamtych czasach miało jakiś dostęp. I tam były te rozmyte tekstury, to zapamiętałem do dzisiaj, te rozmyte, śliczne tekstury trawy, które tak nie biły po oczach tymi pikselami, było niebo, była woda, no wszystko wyglądało cudownie, ogień był, proszę Państwa, który wyglądał, no wtedy dla mnie wyglądał jak ogień. Nie będę się upierał, że on naprawdę wyglądał jak ogień. Wtedy dla mnie wyglądał jak ogień. Teraz jak sobie zagrałem w tę grę, to muszę powiedzieć, że przede wszystkim przeraziło mnie tempo. Ten nasz Indianin polujący na dinozaury i jakichś dziwacznych facetów pomiędzy tymi pionowymi klifami porusza się w tej grze bardziej jak jakaś łódka wyścigowa, tak się na boki przechyla. Sprawia to absolutnie dziwaczne wrażenie, jak biega wokół tych wrogów, wpada w poślizgi, kręci kółka wokół raptorów, strzela z pistoletu, ze strzelby. Po pierwsze, muszę przyznać, że jak sobie nagrywałem fragmenty rozgrywki, żeby tu powklejać filmik, to miałem takie, a jeszcze kawałek, a jeszcze sobie, a już mam tam 15 minut, a jeszcze sobie pogram. Trochę wciąga. Druga rzecz to wtedy, jak w to grałem jako młody chłopak, to pamiętam, że ta gra była trudna. Na przykład skakanie. Tam był taki jeden moment, że się skakało po takich kamiennych takich słupach w dolince nad wodą. Pamiętam, że ja tego przejść nie mogłem. Fakt. Teraz już jestem człowiekiem starszym, doświadczonym, który nie pamięta, co mu żona kazała kupić w sklepie 2 godziny wcześniej, ale jeśli chodzi o Turoka, pamiętam, że tutaj był taki nie do końca intuicyjny myk, to znaczy trzeba było skakać krok po tym, jak się znalazłeś już poza podłogą, tak? Trzeba było zejść z podłogi i wtedy skoczyć. Bo jak się wcisnęło ten przycisk skoku jeszcze będąc na podłodze, no to się spadało. Trzeba było z powietrza ten skok zrobić i wtedy to działało. I to dalej działa. Okazuje się, że ta gra dzisiaj jest po prostu bardzo prosta. I trzecią taką grą, która naprawdę zapamiętałem ją, właśnie ze względu na grafikę. Właśnie o to tu chodzi, że była po drodze masa gier, która mnie zachwyciła pod różnymi względami. Chociażby, nie wiem, pierwszy Half-Life, jasne. Ale tu mówię stricte o grafice. I taką grą był pierwszy Far Cry. Zresztą ja jestem w tym gronie nielicznych fanów drugiego Far Cry'a, ale nie o tym dzisiaj. I prawdę mówiąc, o ile przy Rebel Assault, o ile przy Turoku, dzisiaj odpalając sobie te gry, bo je faktycznie we wszystkie trzy zagrałem, to byłem świadomy tego, że one się zestarzały strasznie i że zobaczę coś, co no, nie wygląda nigdzie blisko tak dobrze jak w moich wspomnieniach. Natomiast przy Far Cry'u z 2004 roku, no faktycznie miałem takie, no co to jest? To przecież to nie tak było, prawda? To wyglądało inaczej. Ja sobie tę grę zapamiętałem jak takiego, no, trochę brzydszego Far Cry'a trójkę. W mojej pamięci gdzieś to tak wyglądało. No taki trochę brzydszy Far Cry. Zresztą Far Cry'a trójkę uwielbiam. Czwórka też mi się bardzo podobała, a piątkę popsuli. Ale to jest czas na inną opowieść. Jakbyście chcieli usłyszeć, dlaczego Far Cry 3 i 4 były świetne, a 5 kompletnie nie, to dajcie znać w komentarzach. I sobie wszedłem w to i to wygląda źle, przy czym nie tylko źle graficznie, to jest dość oczywiste, ale jak zobaczyłem to intro do pierwszego Far Cry'a, to intro z facetem w czerwonej koszuli, który wylatuje tak śmiesznie w powietrze, gdzieś tam wysoko wpada do tej wody pełnej mutantów. Zresztą mam wrażenie, że my tego kompletnie nie dostrzegliśmy, że oni nam pokazali. Patrzcie, w tej grze będą mutanty, już w intrze są te mutanty. A i ja, i sporo ludzi, których znam, miało takie... Dochodzili do etapu z mutantami, ja doszedłem do etapu z mutantami, miałem takie, co tu się... Gdzie...
dlaczego one tu są, co one tu robią. I prawdę mówiąc, tę grę też zapamiętałem jako bardzo trudną. Jak grałem w nią pierwszy raz, to pamiętam, że jak wiedziałem, że checkpoint był daleko, to no, serce mi podchodziło do gardła, że o matko, byle dojść do tego checkpointa, byle gdzieś tam z krzaków ktoś nie wyskoczył. Teraz aż taka trudna się nie wydaje. Aż taka ładna też się nie wydaje, chociaż trzeba docenić. To był jednak rok 2004, no minęło 18 lat, a popatrzcie Państwo, no woda jest straszna, ale jaki tu jest zasięg rysowania, jaka tu jest gęsta roślinność. To oczywiście no nie powiem, że nie wygląda źle, bo wygląda źle, ale widać, tutaj widać, co nas zachwycało wtedy, zwłaszcza jeśli sobie przypomnimy, że no to jednak były czasy, w których no ten wspomniany Half-Life 1 był swojego rodzaju szczytem FPS-owego zachwytu. Niedługo wcześniej jeszcze tam jakieś Medal of Honor się pojawiały. No te gry nie wyglądały tak jak dzisiaj i Far Cry wtedy naprawdę miał prawo robić wrażenie. Ale dzisiaj, choć i tak jest to sytuacja wciąż w przypadku tych akurat trzech tytułów lepsza niż kiedy się dzisiaj zaczyna grać w jakieś stare strategie. Mnie w starych strategiach najbardziej strasznie boli to, że nie można podnieść tej kamery wyżej i zobaczyć czegoś więcej. Jakieś Warcraft 2, tego typu gry, nawet Warcraft 3 zresztą, strasznie brakuje mi w nich możliwości, żeby oddalić tę kamerę i zobaczyć coś więcej. Zresztą nawet w Company of Heroes 1 to dalej boli. Dziękuję pięknie za uwagę. Jeśli wy pamiętacie takie gry, które was kiedyś zachwyciły graficznie, to dajcie znać w komentarzach.